Witajcie w mojej bajce. Dzisiaj przed nami zestaw szósty, ustny egzamin maturalny z języka polskiego, rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Oznacza to, że będę musiał być troszkę mroczny, a nawet mroczny, żeby z odpowiednią powagą podejść do motywu śmierci, bardzo cenionego przez autorów tematów na maturę ustną. No cóż, żeby już nie przegadywać wstępu, proponuję przejść do interesującego nas zagadnienia. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, wy musicie znać jej fragmenty, te, które pozwolą odpowiedzieć na trzy pytania, trzy tematy, które znajdą się w zestawie, o nich już za momencik. Tytułem wstępu, co warto wiedzieć? Na pewno warto wiedzieć, że polska wersja językowa utworu powstała prawdopodobnie na początku XV wieku. Najstarszy zachowany rękopis bez zakończenia to połowa mniej więcej XV stulecia, lata 1463-65, to jest 498 wersów. Przez wiele, wiele lat uważano, że jest to wszystko, co zachowane zostało z rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. Ale w roku 2017 udało się odnaleźć egzemplarz drukowany, pełna wersja drukowana z roku 1542. My już dzięki temu wiemy, jak wygląda cała treść rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. Natomiast w podręcznikach cały czas bazujemy głównie na tych fragmentach z zachowanego rękopisu. Dzisiaj też do tego przede wszystkim będziemy się odwoływali. Jako gatunek jest to dialog. Inny tytuł też popularny to dialog mistrza Polikarpa ze śmiercią. Jest to dosłowne tłumaczenie XIV-wiecznego łacińskiego oryginału prozą Dialogus Magistri Polikarpi cum morte. Epoka, oczywiście średniowiecze, utwór zaliczamy do literatury religijno-dydaktycznej, moralizatorskiej, zawiera też elementy satyry społecznej. A tutaj właśnie odnaleziony w 2017 roku przez profesora Wiesława Wydrę egzemplarz z roku 1542 zatytułowany Śmierci z mistrzem dwojakie gadania. I mamy śmierć tak, jak ją sobie właśnie wtedy wyobrażano. Wrócimy jeszcze do tego, ale popatrzcie, to nie jest kościotrup, to są rozkładające się ludzkie zwłoki. To ważne, o tym będziemy rozmawiać. Zasygnalizowałem wcześniej, że zestaw szósty obejmuje trzy tematy i cóż, rzućcie sobie na nie okiem, zauważycie pewną powtarzalność, o której już wielokrotnie w swoich filmach mówiłem. Dzisiaj w związku z tym na ten temat krócej. Popatrzcie, te tematy różnią się wyłącznie pierwszym zdaniem, dlatego że składają się zawsze z trzech elementów. To jest stała budowa zadania maturalnego. W pierwszym zdaniu jest zagadnienie do rozważenia. To jest ten tak zwany problem badawczy, który przed wami zostanie postawiony. W drugim zdaniu polecenie i wskazanie lektury, na podstawie której trzeba omówić zagadnienie. W trzecim zdaniu polecenie odsyłające do wybranego kontekstu. Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów rozmowy. Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów. Jak to wykorzystać, przygotowując się do egzaminu? Bardzo prosto, popatrzcie, zaznaczmy pierwsze zdania. Wiemy, że drugie i trzecie będą się powtarzały. Wytnijmy je na razie. I mamy trzy zagadnienia do rozważenia. To nam dzisiaj zajmie czas. Groza i komizm w obrazie śmierci, średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa, satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Te zagadnienia będą się trochę ze sobą, trochę na siebie będą jakby nachodzić. Będziemy wykorzystywać te same elementy tekstu, ale to przecież dla nas dobrze.
Rozmawiać będziemy dzisiaj o śmierci, o różnych przedstawieniach śmierci. Proponuję, żebyśmy okrasili nasze spotkanie kilkoma ilustracjami. Od razu zaczniemy od niezwykłego XVI-wiecznego przedstawienia Pietera Bruegla starszego, Tryumf śmierci. Popatrzcie, tutaj wziąłem trzy fragmenty, powiększyłem, żebyście zobaczyli, jak w średniowieczu śmierć była bliska ludzi, jak im ciągle towarzyszyła. To była śmierć oswojona, to była śmierć, która przerażała, ale która jednocześnie towarzyszyła na każdym kroku. Tutaj w lewym górnym rogu jedzie konno śmierć i ścina przy pomocy kosy. Po prawej stronie śmierć operuje mieczem, kawałek dalej, gdzieś tam wiesza człowieka. Na dole pokazuje królowi, że jego czas się kończy, trzymając w dłoni klepsydrę. W prawym dolnym podrzyna gardło leżącemu. Śmierć działa na różne sposoby i tej śmierci rzeczywiście w średniowieczu było bardzo, bardzo dużo. To już jest taki późniejszy obraz. No rzeczywiście, to już ktoś powie, XVI wiek, tak, to prawda. Już widać, że nie mamy śmierci jako rozkładających się zwłok, tylko jako kościotrupy. My będziemy mówili o troszkę wcześniejszym obrazie śmierci, ale genialny obraz Bruegla, wydaje mi się, świetnie ilustruje tę ideę powszechności śmierci. Wróćmy do naszych zestawów. Wiemy już, że mamy trzy zagadnienia związane ze śmiercią. Wiemy, że nasza wypowiedź ma być trójdzielna, składać się ze wstępu, z rozwinięcia i z zakończenia, podsumowania, w których zawrzecie swoje wnioski. A jak konkretnie budować temat? Ponieważ i swoją wypowiedź. Ponieważ mówiłem już o tym wielokrotnie, dzisiaj króciutkie, króciutkie przypomnienie. Weźmy sobie ten temat pierwszy, groza i komizm w obrazie śmierci i popatrzcie, co trzeba zrobić, przygotowując swoją odpowiedź. Moja rada jest taka. Zacznijmy od wstępnego rozpoznania problemu. Oznacza to, żeby spokojnie zapoznać się z poleceniem, zapisać je, żeby zorientować się, co jest problemem badawczym. Oczywiście w temacie pierwszym groza i komizm w obrazie śmierci będą tym problemem badawczym postawionym przed wami. Jak budować swoją pracę, jak budować swoją wypowiedź? No, nie da się ukryć, że trzeba sięgnąć trochę do szarych komórek, przypomnieć sobie te treści rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, które będą podstawą waszej wypowiedzi, które przydadzą się w opracowaniu problemu badawczego i dobrze by było, żebyście sformułowali tezę. Teza najczęściej to jest jedno zdanie twierdzące, niezbyt skomplikowane, takie, które łatwo daje się dowieść. Dzisiaj na te trzy tematy, które wspólnie sobie omówimy, w jednym z nich będzie teza składała się z dwóch zdań na przykład. Ale generalnie zasada jest prosta. Im łatwiej, im bardziej to jest oczywiste, tym lepiej dla was. Nie szalejcie z tezą. Przy samym omawianiu problemu badawczego, czyli etap trzeci, pamiętajcie, żeby uargumentować przyjętą przez was tezę, żeby odwoływać się do kontekstów, ponieważ zawsze trzecie zdanie tematu brzmi: w swojej odpowiedzi uwzględni wybrany kontekst. Pamiętajcie, że kontekstem nazwiemy zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia utworu i osadzenia omawianego zagadnienia w szerszej perspektywie. Kontekst może być bardzo, bardzo różny. Może to być inny niż wskazany w poleceniu utwór literacki, historia literatury, teoria literatury, charakter epoki, biografia, film, spektakl itd., itd., itd. Co jest ważne? Kontekst musi być funkcjonalny, to znaczy, że musi służyć trafnemu przedstawieniu problemu. No i na koniec pamiętajcie o podsumowaniu swoich rozważań, sformułowaniu wniosków. To co? Rozklepujemy? Rozklepujemy zadania z zestawu szóstego. Dla chętnych bardzo polecam i jedziemy. Temat pierwszy brzmi: groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Proponuję, żebyśmy jako tezę sformułowali takie niezbyt skomplikowane zdanie.
przeplatanie się grozy z komizmem buduje groteskowy obraz śmierci. Wprowadzam bardzo ważne pojęcie, groteska. Zaraz się nim zajmiemy, bo to nam pozwoli włączyć kontekst teoretyczno-literacki. W rozwinięciu zauważamy. Groza to są te elementy utworu, które mają przerażać, straszyć nas. Komizm to jest to, co w utworze nas bawi. Groteska natomiast jest kategorią estetyczną, której istotą jest deformacja rzeczywistości, łączenie i mieszanie konwencji oraz estetyk. Na przykład mieszanie piękna z brzydotą, mieszanie powagi z sarkastycznym żartem, mieszanie tragizmu z komizmem. No i właśnie mieszanie tego, co w utworze ma przerażać, a więc elementów grozy, z tym, co ma bawić, a więc elementów komicznych. Groteska to również w efekcie posługiwania się hiperbolą, przesadą, nagromadzeniem wyliczeń. Takie elementy bez problemu znajdziemy w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Definicja groteski, w ogóle groteska, jest warta zwrócenia uwagi. To się przyda wam chociażby w omawianiu tanga Sławomira Mrożka, gdzie w ogóle mówimy o takim groteskowym obrazie świata. Więc zaglądając do innych moich filmów, na pewno jeszcze z groteską się zetkniecie nieraz. Elementy wzbudzające grozę w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią, to co ma czytelnika przestraszyć, to przede wszystkim wygląd śmierci, szczegółowy opis rozkładu, który się na to składa, oraz zachowanie śmierci. Jeśli chodzi o wygląd, wracam do tego, co mówiłem na początku. To jest taki obraz rozkładających się nagich kobiecych zwłok. Nagich, ale przepasanych jedynie płachtą, z głową nakrytą chustą. Śmierć jest brzydka. To podkreśla sam narrator tekstu, obraza wielmi skaradnego. Jest chuda, jest blada, ma żółte oczy, pożółkłą skórę, błyszczącą jak miedziana miednica. To łuszczy się jako miednica, błyszczy się jako miednica. Miednice wtedy do mycia się były z miedzi. Szczegółowy opis rozkładu, no to jest perełka literacka. Kilka wersów artyście zajęło skupienie się na tym opisie. Odpadnięty koniec nosa, krew wypływające z oczodołów, odpadł ci jej kawał nosa, z oczu płynie krwawa rosa, nie było warg u jej gęby, poziewał zgrzyta zęby, czyli wargi już zgniły, odsłaniając zęby. Straszne jest również zachowanie się śmierci, kiedy mówi zgrzyta zębami, przewraca oczami, a w ręku trzyma kosę, którą bezlitośnie dookoła siecze. Taka śmierć pojawiła się naszemu bohaterowi, mistrzowi, czyli uczonemu. Śmierć, jak ją zobaczył, to aż zemdlał z przerażenia. A teraz komiczne elementy. Co tutaj jest śmiesznego w śmierci? No to przede wszystkim to, co ona mówi. To są jej przechwałki. Ona najpierw bardzo groźnie się wypowiada. Nic się przede mną nie skryje. Wszytkiem żywem utnę szyję. Ale za chwilę tak bardzo zapamiętuje się w tym swoim opowiadaniu o zabijaniu wszelkiego stworzenia, tak bardzo chętnie morduje wszystko, co żyje, że nawet opisuje, jak wślizguje się w lisie nory, by zadusić młode. Sama w lisie jamy łażę, wszystkie liszki w zdrowiu karzę, mówi. Wylicza zabijane przez siebie zwierzęta. I to jest właśnie taka przesada, to jest takie wyliczanie nagromadzone
aż do momentu, kiedy zaczyna budzić śmiech. Bo tam, gdzie śmierć opowiada, jak zabija ludzi, to jeszcze może przerażać. Ale jak zabija lisy, kuny, gromostaje, wiewiórki, wilki, sarny, żurawie, drobie, gęsi, to wyliczenie już nie budzi naszego przerażenia. Mamy taką chwalipiętę z tej śmierci. Załatwiła sprawy poważne, a potem trochę nas to zaczyna wszystko rozluźniać. Czyli zarówno przechwałki śmierci, jak i opowieści o tym właśnie, te wyliczenia, nagromadzenia, to jest element ewidentnego komizmu. Śmierć w rozmowie mistrza Polikarpa jest określana w literaturze przedmiotu jako groteskowy łowca, który nie tylko przeraża, ale także śmieszy. Elementy komizmu, na co chciałbym zwrócić uwagę i co chciałbym podkreślić, w żaden sposób nie odbierają jej powagi. Dans macabre, o którym będę mówił za chwilę, taniec śmierci, to przekonanie o tym, że każdy człowiek umrze i tego przesłania dzieła nic nie jest w stanie złagodzić. O tym, co jeszcze może śmieszyć w utworze, powiem przy okazji drugiego i trzeciego tematu, żebyście zobaczyli, jak właśnie to zapowiadane przeze mnie nachodzenie się na siebie treści sprawia, że jeżeli wszystkie trzy tematy przejdziemy wspólnie, to spokojnie każdą wypowiedź pojedynczą już rozbudujecie do woli. Taniec śmierci, wspomniałem ten termin i tutaj zobaczcie, to jest XV-wieczna ilustracja ze słynnej kroniki norymberskiej, drzeworytnicza ilustracja z pracowni Michaela Folgemuta. Śmierć jest straszna, ale kurczę, jest w niej coś dziwnego, jest w niej jakieś takie powykręcanie, są te grymasy, są te takie włosy gdzieś sterczące. To nie jest do końca takie straszne, prawda? To jest groteska, to jest operowanie właśnie nie tylko grozą, nie tylko przerażeniem, ale również jakimś takim przymrużeniem oka. Przejdźmy do drugiego tematu, średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Oczywiście omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Proponuję tezę znowu prostą. Autor rozmowy mistrza Polikarpa kreuje krytyczny obraz społeczeństwa. Czyli mówimy o kreacji obrazu społeczeństwa i chciałbym powiedzieć o pewnych elementach, które składają się na pewną krytykę społeczeństwa. Ale zanim do tego dojdzie, włączając konteksty, uwaga, historyczno-społeczny i kulturowy, chciałem zwrócić waszą uwagę na pewnego rodzaju paradoks. No bo z jednej strony feudalne, średniowieczne społeczeństwo było bardzo podzielone. Przede wszystkim był to podział taki pionowy na warstwy, które były uprzywilejowane, to przede wszystkim bardzo mocne duchowieństwo i bardzo silna szlachta oraz warstwy tych przywilejów pozbawione, mieszczaństwo i chłopstwo. Czyli ci, którzy byli na górze, trzymali za gębę tych na dole. Ci na dole chcieli się jakichś przywilejów dopracować, ci na górze im nie dawali, bo sami mieli. Ale oprócz tego, że społeczeństwo było podzielone pionowo, to jeszcze w obrębie warstw społecznych było wewnętrznie bardzo zróżnicowane, o czym będę mówił za chwilę przy omawianiu różnych zawodów. Ale był jeden element, było coś, co łączyło wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ksiądz, czy szlachcic, czy mieszczanin, czy prosty, ubogi, niepiśmienny chłop. Była to równość wobec śmierci. Powiecie, że to truizm, że każdy umrze, że to jest jedyna pewność, ale w średniowieczu było to bardzo ważne spostrzeżenie stanowiące punkt wyjścia do arcyciekawego motywu ikonicznego. Dans macabre, uwaga, jeżeli będziecie pisać, to piszcie dans przez S, bo to jest z języka francuskiego dans, a nie z angielskiego dance, czyli dans macabre. Późnośredniowieczny motyw ikoniczny, który przedstawia korowód taneczny. To jest alegoria. Alegoria
Czyli taki motyw bądź zespół motywów, który odczytujemy nie tylko na poziomie dosłownym, ale również na poziomie sensów naddanych, ale to odczytanie na poziomie sensów naddanych jest jasno określone, jednoznaczne. Jest to chorowód taneczny prowadzony przez kościotrupa bądź kościotrupy. W tym chorowodzie tanecznym znajdują się ludzie będący przedstawicielami wszystkich stanów, i mężczyźni, i kobiety, i starzy, i młodzi, i bogaci, i biedni, i papież, i kardynałowie, i biskupi, i zwykli księża, i mieszczanie, i rzemieślnicy, i kupcy, i chłopi, i dzieci malutkie, i zwierzątka. Jest to symboliczne, a w zasadzie, przepraszam, właśnie alegoryczne podkreślenie powszechności i wszechmocy śmierci, przed którą nikt nie ucieknie. No i to jest, tak jak powiedziałem, jednocześnie podzielone społeczeństwo i połączone nieuchronną śmiercią. W rozmowie mistrza Polikarpa śmierć podkreśla, że zabije każdego, czyli każdy z nią zatańczy. Śmierć też ciekawie tam mówi, że każdy w mej szkole siędzie. Ona dwukrotnie taki motyw szkolny tutaj wprowadza. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, nawiasem mówiąc, ma mieć taki wymiar dydaktyczny, prawda? Czyli ona ma uczyć ludzi, jak należy żyć, czego się obawiać i w związku z tym, co robić, żeby uniknąć strasznego końca, bo śmierć grzeszników zabija, męcząc. Natomiast ludzi cnotliwych, siach, szybciutko utnie głowę i już ci ludzie będą mogli być przygotowani do zbawienia. Wracamy do tematu średniowiecznych kreacji obrazu społeczeństwa. Kiedy już zapowie, że zabije każdego, zaczyna wyliczać wady i przewinienia typowe dla różnych grup społecznych i zawodowych. Czyli właśnie mówimy teraz o tym krytycznym obrazie społeczeństwa. Dostaje się wielu ludziom, na przykład dostaje się nieuczciwym karczmarzom, karczmarzom, którzy oszukują przy nalewaniu piwa. Chyba autor rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią piwo lubił, ponieważ wspomina o tym dwukrotnie. Najpierw mówi o karczmarzach oszukującym. Karczmarze co źle piwa dają, zapowiadając, że śmierć zapowiada, że takim to by gorącą smołę w gardła lała za karę. Ale też dostanie się duchowieństwu, na przykład plebanom z miąższą, czyli z grubą szyją, iż to bardzo piwo piją, czyli takim, którzy są aż otyli od nadużywania piwa, czyli znowu piwo. Dostaje się też mnichom, dostaje się kanonikom. Ale popatrzcie, ma coś do kobiet, ponieważ rozpustne kobiety mają tutaj swoje miejsce w tym utworze. Panie i tłuste niewiasty, co sobie czynią rozpastę, ale też wdowy, ale też mężatki. No, na kobiety zagiął parol autor tego utworu, a przy okazji śmierć oczywiście również. Co ciekawe, bo mówiłem o zróżnicowaniu, o różnych grupach zawodowych, nie lubi śmierć lekarzy. Dlaczego? Ponieważ lekarze według niej oszukują. Otóż każdy lekarz faści, nie pomogą jego maści. Faścić to znaczy oszukiwać. Lekarze, mówiąc ludziom, że ich uleczą, oszukują, okłamują, ponieważ nikt nie jest w stanie tak naprawdę pomóc chorym, bo życie i zdrowie ludzi jest w ręku Boga. Nie pomogą apoteki przeciw mnie, czyli przeciwko śmierci, nie pomogą żadne leki. Oprócz tego jeszcze dodajmy sędziów. Sędziowie też się nie podobają śmierci. Dlaczego? Ponieważ wydają niesprawiedliwe wyroki. Szczególnie dotyczy to przypadków, kiedy sądzą kogoś bliskiego, gdy swą rodzinę sądzą, często na skazaniu błądzą. Podsumujmy.
Temat drugi. Autorem rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią jest osoba wykształcona. Prawdopodobnie jest to, czy był to jakiś duchowny, krytycznie oceniający polskie społeczeństwo. Ostrze krytyki zwraca się przeciwko przedstawicielom różnych grup społecznych i zawodowych, nie oszczędzając także związanych z Kościołem katolickim. Niezależnie jednak od płci, majątku czy zawodu, wszystkich ludzi zrównuje jedno. Każdy umrze, każdy zatańczy ze śmiercią. To jest ten motyw danse macabre. Żebrak, król, biedny, bogaty, stary, młody mężczyzna, kobieta, piękny, brzydki, ale też oczywiście lekarz, ale też sędzia, ale też karczmarz. Każdy umrze. W krakowskim kościele Bernardynów znajduje się niezwykły obraz przedstawiający taniec śmierci. Tutaj ten obraz jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Popatrzcie, jak bardzo przekłamywać może oświetlenie tego obrazu. W centralnym miejscu mamy korowód taneczny, a na obrzeżach obrazu mamy poszczególne pary w tym tańcu. Tutaj zrobiłem wam też fragment tego obrazu, żebyście zobaczyli korowód i Golgotę w lewym górnym rogu tego jednego z tych fragmentów. Kościół Bernardynów, Kraków, XVII wiek, olej na płótnie, taniec śmierci, jedno z najciekawszych znajdujących się w Polsce wyobrażeń tego motywu ikonicznego. I proszę Państwa, temat trzeci, ostatni, satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. No i oczywiście o zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią w swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Zaczniemy od dwóch zdań. Autora rozmowy mistrza Polikarpa intryguje natura grzechu. Ukazuje ją w konwencji satyrycznej. I popatrzcie, ja bym tu zaproponował właśnie zgłębić trochę ten element satyry. Kontekst teoretyczno-literacki, ponieważ satyra to utwór literacki prezentujący krytyczne stanowisko autora wobec rzeczywistości. Satyra wykształciła się już w starożytności, była odrębnym gatunkiem, uprawiał ją między innymi Horacy, ale uwaga, satyra to nie tylko pojedynczy utwór. Satyra to także elementy satyryczne pojawiające się w utworach, które należą do różnych gatunków literackich. Czyli możemy mówić o satyrach Ignacego Krasickiego. Tam znajdziecie też satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Przypomnijcie sobie chociażby satyrę Pijaństwo, gdzie głównym tematem krytyki jest nadużywanie alkoholu. Bardzo przewidujący i bardzo wnikliwy był ksiądz biskup warmiński Ignacy Krasicki, bo on pokazał jedną z najstraszliwszych przywar polskiego społeczeństwa. Prawda? Chlejemy bardzo, bardzo dużo, powyżej 10 litrów czystego spirytusu na głowę. Satyra Żona modna, satyra Świat zepsuty, Palinodia. Możecie sięgać do satyr jako odrębnych utworów literackich, ale możecie również elementy satyryczne znaleźć w innych gatunkach, jak chociażby w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Na czym polega to krytyczne spojrzenie na grzeszną ludzką naturę? No właśnie, jak wygląda ten grzech w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią? Śmierć swój początek wzięła z grzechu pierworodnego, o czym informuje mistrza. Opowiada o tym słowami następującymi. Gdy Ewa jabłko ruszyła, Adamowi jabłko dała, a ja w onem jabłku była i Adam mnie w jabłce ukusił. Co oznacza, że
Śmierć schowana była w jabłku, którym Ewa skusiła Adama w rajskim ogrodzie. Dwie kwestie do wyjaśnienia i do skomentowania tutaj muszą się znaleźć koniecznie. Pamiętacie temat pierwszy? Tam mówiliśmy o grozie i komizmie. Ten obrazek śmierci schowanej w jabłku jawi się jako element komiczny. Możecie go przywołać, analizując temat pierwszy. Możecie sobie wzbogacić tę opowieść właśnie o śmierć kryjącą się w jabłku. Druga sprawa to oczywiście kwestia samego owocu. Pamiętajcie, nie ma w Biblii, nie ma w Księdze Rodzaju mowy o jabłku. Jabłko pojawiło się w tekstach ikonicznych, jabłko pojawiło się w tekstach literackich w średniowieczu. Zauważcie, ile razy powtarza to słowo śmierć w trzech linijkach. Ewa jabłko ruszyła, Adamowi jebka dała, a ja w onym jebku była. O, czwarty raz. Adam je w jebułce ukusił, czyli ukąsił. No więc mamy już przez te powtórzenia, przez to nagromadzenie obraz jednego wielkiego jabłka. Co ważne, Adam jako pierwszy człowiek jest równocześnie pierwszym grzesznikiem. To wykroczenie przeciwko Stwórcy, przeciwko zakazowi zerwania owocu z drzewa poznania dobrego i złego położyło się cieniem na całym rodzaju ludzkim. Wtem Boga bardzo obraził i wszystko swe plemię zaraził. Co to znaczy? Ano oznacza to, że od tej pory ludzie zaczną chorować i będą umierali. I włącza się ten motyw już przywołany i omówiony, dance macabre, prawda? Tańca śmierci. Wiemy, kto za to jest odpowiedzialny. Adam, który ukąsił jabłko otrzymane od Ewy. Grzeszników przedstawionych w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią można podzielić na kilka kategorii. To już jest właśnie to zainteresowanie autora grzeszną ludzką naturą. Śmierć opowiada, jak to zabija największych złoczyńców w dziejach ludzkości. Kto tam się znajdzie? Tam się znajdzie biblijny olbrzym Goliat, pokonany przez króla Dawida. Tam będą arcykapłani sądzący Jezusa, czyli Annasz i Kajfasz. Będzie oczywiście też Judasz, który zdradził Jezusa. Będzie dwóch łotrów ukrzyżowanych wraz z Chrystusem. Ja zabiła Goliasza, Annasza i Kajfasza. Ja Judasza obwiesiła i dwóch łotrów na krzyż wbiła. I uwaga, tutaj na chwilę się zatrzymamy, bo na jeszcze jeden zwrócę element uwagę. Śmierć w swoim monologu przyzna się do jednej porażki. Raz rzeczywiście nie poradziła. Kto ją pokonał? Oczywiście Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie. Kto jeszcze jest grzesznikiem? Jak jeszcze ukazana jest ludzka natura? Mówiliśmy o tym przy okazji tematu drugiego. Tam cytowałem wam grzechy związane z różnymi grupami zawodowymi i różnymi grupami społecznymi. Powtórzmy jednak szybciutko. Ci, którzy grzeszą przeciwko obyczajności, to są niewierni, to są niestali, to są rozpustni. Przede wszystkim podkreślam rozpustne kobiety. To są ci, którzy okradają bliźnich, na przykład ci nieuczciwi karczmarze oszukujący przy nalewaniu piwa, czego nasza śmierć nie może przeboleć. Nieumiarkowani w jedzeniu i piciu, pijący na przykład za dużo piwa plemani, ale też inni, którzy się obżerają i chleją ponad miarę. To także oszuści i kłamcy, oszukujący sędziowie, oszukujący lekarze. Czyli widzimy, że grzech w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią ma bardzo, bardzo różne oblicza i każdy zginie. Ukazanie grzesznej ludzkiej natury w sposób satyryczny służy w rozmowie mistrza Polikarpa do napiętnowania skłonności człowieka do grzechu oraz wzbudzeniu w czytającym chęci poprawy. Dlaczego, jak to robi ten obraz śmierci? Wróćmy na sekundkę do tematu pierwszego. Pamiętacie? Groza
i komizm. To jest taki wymiar dydaktyczny średniowieczny. Ludziom średniowiecza wydawało się, że nauka będzie najskuteczniejsza wtedy, jeżeli kogoś się dobrze przestraszy, a potem się mu pokaże, jak należy, co można, czy co trzeba zrobić, żeby uniknąć piekła. Czyli najpierw mamy przerażenie czytelnika. Pamiętacie, mówiłem wam, że jak mistrz zobaczył śmierć pierwszy raz, to aż zemdlał z przerażenia, a później dopiero on od śmierci zaczyna się uczyć, co robić, żeby zgon, kiedy przyjdzie, kiedy nadejdzie kres jego życia, nie cierpieć za bardzo i móc potem dostać się do nieba. To, proszę państwa, jest wszystko. Na koniec jeszcze kilka ładnych obrazów tańca śmierci. To oprócz terminu dance macabre jeszcze mamy niemiecki Totentanz. Totentanz w wykonaniu właśnie Karla Juliusa Mildego. Proszę, zobaczcie, jak ten korowód się plecie, ile tutaj jest stanów, zawodów, ludzi, którzy ze śmiercią tańczą. Bardzo wam dziękuję. Przypominam, że na kanale YouTube znajdziecie dużo, dużo więcej poszczególnych tematów i omówionych. Znajdziecie też taki film o tym, na czym polega ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Dziękuję bardzo za to, że jesteście. Dziękuję, że subskrybujecie. Dziękuję, że rozpowszechniacie dalej. Róbcie to, ponieważ jest to za darmo. Jest to dla was wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.